tym wideo nauczymy Cię, jak korzystać z ochraniaczy na sutki, zwanych także ochraniaczami na piersi. Ochraniacze na sutki mogą być użyteczne dla mam, których sutki mają mniej określony kształt, czyli niemowlę może mieć problem z ich złapaniem. Używamy ich także, kiedy niemowlę jest słabe i męczy się próbując złapać za pierś lub kiedy mleko nie jest łatwo wydzielane. Czasem mogą być również używane w przypadku popękanych sutków, ale powinny być tylko tymczasowym rozwiązaniem, zanim przyczyna zostanie rozwiązana. Wydziel trochę mleka i przelej do ochraniacza. Jego zapach pokryje plastik, a to zachęci niemowlę do spróbowania i przystania się do ochraniacza. Nawilż brzeg, który będzie w kontakcie z piersią, aby ułatwić przytrzymanie. Upewnij się, że sutek jest wypośrodkowany. Niemowlę, które ssie efektywnie, ma szeroko otwartą buzię, która zakrywa większość obwódki sutka, czyli ciemnej części piersi. Użycie ochraniaczy na sutki skutkuje w redukcji produkcji mleka, więc powinny być one używane tylko tymczasowo. Próbuj karmić piersią bez ochraniaczy na tyle, na ile to możliwe. Możesz na przykład używać ochraniaczy sutków co 2 sesje karmienia lub tylko na jednej piersi. Jeśli posiadasz płaskie sutki, możesz używać ochraniaczy tylko na początku sesji karmienia. Kiedy sutek stanie się bardziej giętki i większy, spróbuj zdjąć ochraniacz, aby nauczyć dziecko ssania mleka bez niczego na sutku.